Siema, z tej strony Elwen, to jest ponownie Boogeyman. Ostatnio mi ta gra troszeczkę zaskoczyła. Teraz czuję się pewniej, troszeczkę czasu minęło, ale nie, pod łóżko nie zaglądam. Szanie to, mam dużo baterii. Myślę, że mi starczy. Wystarczy uważnie słuchać, z której strony co przychodzi. Kuźwa, znowu. Po mnie, nie żyje. Okej. Okej. To było naprawdę ciche, stary. Jak mogłaś mnie... Wiem, okej. Już tu jesteś, spoko. Może chociaż przyjdź spokojnie i powiedz cześć. Nazywam się Boogie. Będę twoim przewodnikiem. Ja wiem, że tu... Już po mnie. I know. Nawet cię nie zobaczę, tak? Stary, z czym zwlekasz? I tak wiemy obydwoje, że tutaj jesteś. I tak wiemy, że to jest mój koniec. Obydwoje o tym wiemy. Ty i ja. Moglibyśmy... Co? Moglibyśmy posiedzieć razem obydwoje przy herbatce czy coś, ale... Nie, po co? I know. Jeszcze sobie okno otwórz. I szafę. Ja wiem. Naprawdę wiem. Koleś, zabij mnie w końcu, czekam. Już śmierć nie jest tak, jak czekanie na to, aż mnie w końcu zabijesz. Wyjdź. Dziabnij mnie w mordę swoimi szponami. How about nope? No zabij mnie w końcu! Cześć. Okej, to jest creepy. To jest poważnie creepy. Troszeczkę mu czasu schodzi na tym, żeby mnie zabił. Jestem na trybie bardzo łatwym, może to dlatego. Straszniejsze jest oczekiwanie na niego niż to samo, jak on wyskoczy. Teraz pytanie, czy ta klapa była cały czas otwarta? Nie. Dziewczynko, nie dzwoń do mnie łaskawie. Nie dzwoń do mnie! Okej, okay. Teraz już wiem, że on nie lubi być pod łóżkiem. Już się o tym przekonałem ostatnim razem, naprawdę wystarczy mi to, tej wiedzy. Siedzę jak na gwoździach. Skąd znam to uczucie? Brzmi znajomo. Bo jestem fakirem, ha. Śmieszne. I sobie czasami lubię posiedzieć na gwoździach. Lubię, jak mnie kłuje w moją dupkę. Co? Moment. A światełko. Jest pierwsza. Na razie nic nie ma, okej. Easy. Myślę, że nawet bez zbierania baterii będziemy w stanie przetrwać, jeżeli będziemy bardzo ostrożni. Okej, czyli lampka wysiadła i nie widzimy teraz w ogóle przednich drzwi. To jest problem. Nie, stary! Okej. Cześć, Sówko. Co u ciebie? Nie. Nie rozpraszaj mnie. Przestań!
Okej, to jest wredne. To jest bardzo wredne, wyłącz to. To się samo wyłączy, okej, super. Cześć! Nie chcę zaglądać pod to łóżko. Zajrzę dopiero jak będę miał naprawdę wielką potrzebę. Chwilowo takowej nie mam. Czyż nie? Okej, więc to jest losowe jakieś wydarzenie, spoko. Także mnie tylko wystraszyło i zdezorientowało. Ta gra jest dobrze przemyślana! Czyli muszę świecić prosto niego, muszę mu zaświecić w oczy, żeby on uciekł. Słodko! Genialnie! Wręcz genitalnie bym powiedział. Stary. Jest trzecia. Połowa za mną. Not bad. Not bad at all. To będzie dziki gameplay, naprawdę. Jest 3:43, prawie czwarta. Spoko. 4:06 czy 7, bo nie zwróciłem wtedy uwagi. Byłem zbyt zajęty. Myślałem, że tam coś w szybie widziałem. Przez ułamek sekundy. What? Co to jest? No to telefon, obviously, no wiem, ale... Nie, stary, nie. Jeżeli ktoś dzwoni do ciebie o 4:00 nad ranem, to wiedz, że coś się dzieje. Aj! Musieli dać easter egga z kukiełką, co? Poznaję to... Poznaję tę muzykę. Przestań! Kurde! Ta gra dobrze wie jak wystraszyć, wiecie? Jest bazowana na Five Nights at Freddy's. Widać. Ma masę easter eggów do tego nawiązujących, ale... Ale to jest gra, której się udaje być straszną. O nie. Nawiązanie do Toy Story to jest pewnie, nie? Oglądałem Toy Story 3 niedawno. Niewielu grom udaje się to zrobić tak naprawdę. Tutaj się udaje. Oczywiście zaprzeczy temu każdy, kto gra w takie gry po cichu. Każdy temu zaprzeczy. Dobra. Poszło w miarę easy. Ale chyba dalej już tak easy nie będzie, bo trzeba będzie te baterie zacząć zbierać. Nie podoba mi się to ani trochę. Bardzo mi się to nie podoba. Ale teraz lampa jeszcze trochę świeci. Okej, przepraszam, odbija mi się trochę. Ten misiek zmienia położenia. Freddy, what the fuck? To nie jest Freddy koniecznie. Zamknij ryj! Stutbysk! I'm too tired. Go to sleep. I can't sleep. What if he's under there? Fine. I'll check it if it makes you stop pestering me. See? Nothing. He's under your bed, Alicia. Help me. You're easy to scare, Alicia. Now go to sleep, otherwise I'll say the words that make him come. Please don't. Dobra. Zajebiście śmieszne.
Ta mgła na dworze, aż mi się ręka spociła i mi się po myszce ślizga. Przez tą mgłę właściwie łatwiej dożyć jego rękę. Lampa nie działa. A rozumiem. To o to tutaj chodzi, dobra. I know, o! Freddy zmienił... Aha, bo Freddy spadł. Tak, to jest Freddy. I was right. No, you were left! Hehe! Zabawny. Spoko. Memory box. Lampka z tyłu przestała działać. O stary, nie słyszałem cię! Koleś! Sobie tak ze mną nie pogrywaj, okej? Okay? Jeszcze słowa, tego mi brakowało. Super, że teraz muszę świecić wszędzie, bo tego nie widać. Niekoniecznie, troszkę tam czasami widać, ale... Trzeba bardzo uważnie się przyglądać, a im bardziej uważnie się przyglądasz, tym bardziej możesz się zesrać w pewnym momencie. That's how it works, you know? Nie! O, nie wiemy, która jest godzina, zajebiście! Świetnie! Woo! Kozak. Nie wiemy nawet, ile do końca. Czy to jest... Zamknij talerze, okej? Okay? Czy to jest założenie tej nocy, że tak jest? Czy różne noce, w różnych nocach losowo coś z tych rzeczy nie działa? Fajnie by było, gdyby to było losowe. Okej? Okay. Nie wiem, która jest godzina, nie dowiem się. Ale dopóki oszczędzamy baterię, jest wszystko okej. Okay. Potem będzie ciężej. Co znowu? Boogie boogie! Nie bawimy się tak. Nie wejdziesz mi przez okno, je! Na pewno nie po moim warkoczu. Powinienem sprawdzić przód, bo się bałem, że tam może przyjść. Okej. Okay. Śmieszne. Śmieszne, wuj. Wydupiaj. Ta gra nie jest śmieszna. Ale możemy się troszeczkę pośmiać przy tym, żeby może rozluźnić atmosferę. Nie! Ile razy mam ci mówić? No! A to samolot, okej. Okej, muszę się przyzwyczaić do tych dźwięków. Do tych, na które mam nie zwracać uwagi. Come on, sunshine! Nadchodź. Dźwięki nie są ciche, ale przedtem go nie słyszałem za pierwszym razem. Aha. To jest jego szansa. Moja na zmarnowanie baterii. Czemu osoby w grach horrorowych zawsze mają taką samą baterię? Zawsze. Gdyby jednej nocy spotkało mnie coś takiego, byłbym pewien, że mieć w kieszeni 50 takich baterii. Albo latarek 20. Bym się o tym upewnił na ten temat. Także... A głodny jesteś! Do McDonalda idź, o 6 otwierają! O 6 otworzy McDonalda! Idź! KFC polecam, tam są kurczaki dobre. Bardzo dobre. Zamówić ci kubełek? Tylko poczekaj do 6. Poczekaj tam. Zamówię ci kubek kurczaków, tylko siedź tam, na dupie. Okej. Milusio.
I nailed it! No problemo! Dobra, wiecie co? To będzie tyle ten odcinek. Na razie tutaj przystaniemy. Cud, że mi się udało to zrobić, bo włączyłem tryb strasznie łatwy. A na tym ciężkim też pojedziemy. Da się go tutaj zmienić czy coś? No nie za bardzo się da. Troszeczkę zrąbałem, mogę mieć chociaż normal. Coś ogarniemy. Dobra, to było tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie. Nic tutaj się takiego nie działo. Ale gra fajna, mi się spodobała. Ma fajną mechanikę. Mam nadzieję, że wam też się spodoba. Jakby co macie link w opisie do gry na Steamie, żeby wesprzeć twórców czy coś takiego. Albo kupić samemu pograć. Samej polecam. Kisiel w gaciach. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Na razie. Do zobaczenia w następnych. Pa, pa.